Cześć, witam bardzo serdecznie z tej strony Konti w kolejnym materiale z Titan Questa. Jesteśmy w ateńskich dokach, zmierzamy w stronę Krety w celu pokonania Telkina, który jak się okazuje jest jakimś tytanem. Tak więc nie ma czasu do stracenia, lecimy na spotkanie z Telkinem Tytanem. No i zobaczymy, czy uda nam się go w miarę sprawnie znaleźć. Oczywiście w tym materiale tego pewnie nie zrobię. Ale no może jeszcze ze dwa odcinki i ukończymy pierwszy akt. Tak więc komu w drogę temu uku szczelu. Na Gorgony lecisz bohateru, nie? To są te doki, tak? Kapitan statku, agent zakonu Prometeusza. Ahoj, czy chcesz udać się do Knossos? To już bym się miał dostać. Phaedrus sent you? You are the one he is sending to Knossos? Incredible. I am the Promethean agent he spoke of. Phaedrus knows what the Telkin did to my family, my village, and he still won't let me seek my revenge. Instead, he sends you, while dispatching me on a mission to the east. I am duty bound to follow his orders. I hope Phaedrus knows what he is doing. I suppose I wish you luck. I will see that Telkin dead. One way or another. I'll show you to your ship. Show me the ship. Pod labiryntem. Znajdź obronię artefakt w Knossos. Czyli co, teraz tu będzie płynąć do Knossos. No to zobaczmy, co tu się dzieje. Może coś tu jeszcze jest. Ale chyba nie. Dobra, płyniemy. Let's go to Crete, to Knossos. Let's go. Płyniemy. Let's go. Tak, już to powiedziałem. Ciepełko, trzeba się nawodnić. Plaża Knossos. No i dobra. Where are we? Wioska Herakleion. Dzień dobry, mieszkańcy wioski Herakleion. My shop is a shadow of its former glory. We've fallen on hard times here. Still, perhaps I can help you? Perhaps you can help me. We will Bye. See. Bye. Welcome, stranger. Hello. All is not well here in Knossos. Last night something passed by here. We felt it, though we could not see it. Now everything has gone into chaos. Horrible creatures appeared. The ground shook, and an evil fog moved in off the sea. Many of us have fallen mysteriously ill, and our healer, Xanthippus, is up in the hills. Nobody has seen him for 2 days. Find the Xanthippus. Elixir i 5000 doświadczenia. Once, jest waypoint. Long ago, the cruel tyrant Leucus seized the throne in Knossos. His bloody reign came to an end when a servant poisoned him. Some tell tales of his skeleton rising from its tomb, nestled in Triton's ridge. Krwawe żołądku? Nieumarły tyran. Trzeba 6000 expa. Za pokonanie tyrana. Dobra, mamy tutaj pyk. Jest fontanna reinkarnacji. Jest ostatni teleport w pierwszym akcie. Okej. Okay. Dobra, którędy mam iść? Tu mam co? Tu mam statek, do którego się nie da wejść. Bardzo dobra informacja. A tu mam jakiś posąg jakiegoś, nie wiem, minotaura z toporkiem siedzącego na jakimś kamyczku. Spoko, spoko. Sightseeing, zwiedzanko i te sprawy. Sam raz na wakacyjną porę. Dobra, dobra, okej. Okay. Wyżyna herakleońska. Herakleońska. Dobra, gdzie mam szukać obóz obroń artefaktów w Knossos, a zadania poboczne? Stara legenda. Niedaleko Knossos do siebie jaskini na grani Trytonów. A tu jest jakiś wzgórze. Na jakimś wzgórzu go nie ma. Znaczy ma być. Dobra, to szukamy. Komu w drogę temu szczał z uku.
szukamy jakiejś jaskini. Prawie jak murloki. Kapliczka odmrożenia. Damage over time. Call the dot. Esencja męstwa Achillesa. Yes, sir. Będę męski niczym Achilles. High quality chest. A tu pek 200 golda i potka. No, 700 prawie golda, wow. Buklerz i jakaś pikowana opończa. Komu drogę temu jaskinia wyżyna. O, jest jakaś jaskinia. Jest tu jakaś jaskinia. Spotka, dawaj, biorę. Będę się do tej jaskini nie wejdzie z tego co widzę. Dobra, ona jest gdzieś tam głębiej. Okej. Okay. No to tu pewnie też na te wzgórze się w tym momencie wspinam. Pewnie dwa questy jakby w jednym miejscu, czyli ta jaskinia i to wzgórze pewnie tam będzie, tak mi się coś wydaje. Jednej rzeczy nie zrobiłem, dobra, okej. Okej, mamy fontannę reinkarnacji. Komu w drogę temu fontanna reinkarnacji, a rzecz, o której nie zrobiłem, to zapomniałem sobie wyłączyć Discorda na wypadek, by coś miało piknąć. Ucho, mnie dotarło. Lecimy, nie śpimy, minotarły, gładzamy, gładzimy, by lepiej było. Lecimy, nie śpimy, minotaury, zgładzimy. No, ciąg dalszy utworu, niech umierają minotaury już w kolejnym materiale. Jakby coś, to możecie sięgnąć w tym momencie po szklankę wody lub z butelki bezpośrednio się napić, bo na pewno było to na tyle suche, że wystarczy, żeby wymusić chęć napicia się. Wejście do jaskini było po prawej, więc tu coś jest też u góry, kapliczka, czy jest fontanna reinkarnacji. To jest fontanna reinkarnacji, więc proponuję odbić na razie w prawo, bo tam będzie ta jaskinia, w której prawdopodobnie będzie złol do pokonania. Chociaż nie wiem, czy to jest połączone ze sobą? Tak, to jednak i tak nie mam innej drogi, więc okej. Więc zmieniamy plan. Grań Trytonów, dobra. Tutaj będzie ta jaskinia w Grani Trytonów, okej. Więc zmierzamy do jaskini. Szybciej by się level przydało wbijać. Mało elit, dlatego też mało expa dostaje takiego dodatkowego. Gdyby było więcej elit, to by mi się szybciej po prostu level też wbijał, ze względu na to, że za każdą elitą po 1000, 2000, 3000 expa. Hello, my friend. Xantipus. A, to jest ten ziomek. You speak of a strange sickness, the coming of this fog. Well, I have a problem of my own.
I was gathering medicinal mushrooms in that cave when a monstrous spider came up behind me. I ran out to safety, but unfortunately, I left my staff in the cave. Without it, I will be of no help to the villagers. Idziemy ukatrupić wielkiego pająka, który przetrzymuje jego kostur jako zakładnika. Pierścień energii. Czy wielkie pająki też lubią się bugować, tak jak boss ostatniego materiału? Chciałem zrobić pup. Zatruję wszystko w koło. Przędzasz śmierci. Dzień dobry. Czy zostałem gigantycznego pająka, który trzyma kostur za zakładnika? Eliksirków nigdy za wiele. Dobra, ja tak sobie nie patrzę na HP, ja to prawie kurde ten. No tu połowa HP mi zeszła. Halo, panie boss, proszę mi oddać kostur. Władca runów Kinzir! Dzień dobry. A? Nie dostałem za niego expa? Halo? Szukali mnie. Nie dali mi expa za bossa. Grucz owiadowy, przyda się. Tam chyba do któregoś artefaktu był mi potrzebny. Szukali mnie, nie dostałem expa za to bossa. Oj, nie to. A. Znacznik bitewny, serio? Teraz, jak już stąd wychodzę? No dobra. Panie doktorze, mam pana kijek. No, bo tu dostałem za questa za expa, po prostu pewnie tam 5000 czy ileś. Thank you, stranger. My healing staff. Please, let me thank you for your troubles. I suppose I should head back. Yes, you should. Duży eliksir energii. Regenerowa zdrowie energii, duży eliksir zdrowia. 5000 doświadczenia. Aha, to tyle dostałem. Po 5 sztuk po prostu. No to tak średnio. No ale 5k expa to najważniejsze. To najważniejsze 5000 doświadczenia dali. Znacznik bitewny. O, zdecydowanie skorzystam. Jeszcze raz. Znacznika, może tutaj będzie jakiegoś elitka czy coś, bo wygląda to jak miejsce, do którego nie muszę iść, ale chcę. No dobra, jednak tędy się idzie po prostu, więc okej. No to i tak się przyda. Szybciej się przebije przez tę grupkę mobów. Kolejne, a tam jest ten grobowy za tego drugiego zadania. Kapliczka jakaś uzdrawiająca, no dobra. Tu jest ten grobowiec i tam jest ta fontanna, więc okej, lecimy do grobowca od razu. Co by nie tracić czasu. Starożytny grobowiec. Ohoho, eliksirów, eliksirów. Lubię to.
Może tu będą jakieś elitki. No boss pewnie będzie, bo to wypadałoby, żeby tutaj też był jakiś bossik, ale może jakieś elitki będą. No i po co ja to klikam? Przyzwyczajenie z innych gier, alt, alt, alt. Jakąś aurę zamrażającą powalnia wszystkich sojuszników, sąsiadujących przeciwników. Okej. Okay. No i z racji troszkę leciki to też chyba mają naturalne odporności na obrażenia kłute. Dużo biżuterii dało. Wygrzebaniec. Your inventory, you have no more room. You have no more room. Okej, okay. Czyli if I have no more room, a łuki są na 4 pewnie, bo to jest łuk jakiś myśliwski. You can't hold anymore. Tyk, 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 tyk. Dobra, nieważne. Idziemy to wyprzedać. W Gnosus tam był chyba blisko waypointu też jakiś kupiec. Wioska Herakleion. In need of a weapon? I have a large assortment. Large assortment of weapons? Co to były za rękawiczki? Siła tworzy zimno. Nie, na szybkość ataku tutaj musi być. Szybkość ataku musi być, to jest podstawa. Have something to store? Yes, I have something to store. Esencja złotego runa, gruczoł jadowy, kompletny amulet, krew demona. To gruczoł jadowy, nie mam kompletnego amuletu. Kiełnie toperza i skóra dzika. To nie mam tu ani tego, ani tego. Dobra. Reasumując, możemy wracać. Come again, I will, my friend. A ty wracaj tam, skąd przybyłeś i biegnij po grobowcu dalej. A co tutaj jest? Jakiś toporek? Starożytny toporek mocy. Ortus demon. Demon bestia, kiełnie toperza, dobra. Tych kłów mam dużo, już dwa pełne. Ale nie wykluczone, że później będą one potrzebne do jakiegoś artefaktu, czy do czegoś innego, więc... Nie ma co narzekać, że ma się czegoś dużo, wiadomo. Lepiej by było mieć coś, co by się bardziej przydało. Nawet w mniejszej ilości, aczkolwiek no nie ma co narzekać, że czegoś innego ma się dużo, tak jak mówię. Nie? Może się to nadać później. Leukos pierwszy, tyran z Krety. Tysięcy ekspa, dobrze. Nieumarły tyran zaktualizowane, zadanie poboczne. Majestatyczna skrzynia. 6k ekspa do przodu. Powodzenia, lubię to, za niedługo level. Za niedługo będzie level. I majestatyczna skrzynia, w której nie ma nic. O, nie, no jest dużo, bo 9. Oczywiście sobie grobowiec zwiedzimy samego końca. Bo niestety elity dalej żadnej nie było, poza tym bosikiem. Więc to wciąż średnio. Wciąż niestety średnio z elitami. No dobra, czyli mamy to. We have it, we got it, we have it, we got it. Ty. Możemy stąd spierdzielać. Możemy robić wrotki. I tu akurat była fontanna, do której sobie dotrzemy.
I będzie koniec materiału na teraz, więc nie jest źle, w miarę sprawnie idzie. Możecie dać znać, czy jednak takie mimo wszystko 20-minutowe materiały nie są trochę za krótkie, no bo wiem, że początki były długie strasznie, po 40-50 minut, z tego względu, że grałem na średniej szybkości gry, więc powiem szczerze, to było takie no mocno przeciągane, gdzie jakbym grał od początku na wysokiej, to te materiały byłyby tak samo krótsze, o około 10-20 minut, więc dajcie znać, czy mimo wszystko jednak te materiały nie chcielibyście, żeby były trochę dłuższe, tam około powiedzmy te pół godziny do 40 minut, czy faktycznie takie 20 do 30 minut są dla was lepsze, dajcie znać w komentarzu. Na ten moment to by było z mojej strony tyle, widzimy się w kolejnych materiałach i na streamach na Twitchu, więc jak macie ochotę, to wbijajcie. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć.